Pilne oświadczenie Ingi Świątek. To koniec. Mierzyliśmy wysoko. Inga Świątek szuka nowych wyzwań. Po 3 latach owocnej współpracy, liderka światowego rankingu tenisowego podjęła decyzję o zmianie trenera. Aktualna kariera Igi Świątek. Iga Świątek, polska królowa kortów, nie schodzi z pierwszych stron gazet. Wszystko za sprawą jej udziału w tegorocznym US Open, gdzie walczy o najwyższe podium. Ostatnie, spektakularne zwycięstwo nad Aryną Sabalenką tylko podsyciło zainteresowanie jej osobą. Rywalizacja między tymi dwiema tenisistkami to bez wątpienia najgorętszy temat w świecie tenisa w tym sezonie. Ich starcia to prawdziwe bitwy, które trzymają kibiców w napięciu do ostatniej piłki. Aż 11 razy mierzyły się już na korcie, za każdym razem dostarczając widzom niezapomnianych emocji. Każde ich spotkanie to nie tylko walka o punkty, ale także o dominację na korcie i prestiż. Iga Świątek przegrała na US Open 2024. Porażka Igi Świątek w ćwierćfinale US Open 2024 z Jessicą Pegulą była nie tylko sportowym rozczarowaniem, ale również emocjonalnym rollercoasterem dla polskiej tenisistki. Aż 41 niewymuszonych błędów, to statystyka, która mówi sama za siebie. Świątek, zazwyczaj tak opanowana na korcie, tym razem wydawała się zagubiona i sfrustrowana. Po meczu, schodząc z kortu, starała się zachować pozory siły. Jednak w szatni, z dala od oczu publiczności, emocje wzięły górę. Kamera ESPN uwieczniła rozpaczliwy płacz polskiej tenisistki, co wywołało falę komentarzy i dyskusji. Jedni krytykowali inwazyjność mediów, inni podkreślali, że nawet najwięksi sportowcy mają prawo do słabości. Koniec współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Na swoim Instagramie Iga Świątek zamieściła oświadczenie, w którym poinformowała, że zakończyła swoją 3-letnią współpracę ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie numer 1 na świecie, i to trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 wielkie szlemy, czytamy w komunikacie Świątek. Następnie dodaję podziękowania dla całego zespołu. Nie byłoby tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Reszczuka oraz psycholog Darii Abramowicz. Trenerze, dziękuję i życzę trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych 3 latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak jak trener. Z uwagi na tę istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami z zagranicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze.
Dam znać, gdy podejmę decyzję, napisała polska tenisistka. Idze Świątek życzymy dalszych sukcesów.